Cześć, witajcie na kanale Falowelowa. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam wszystko, co wiem o myciu włosów metodą OMO. Zapraszam. OMO to metoda mycia włosów, która z założenia ma chronić włókno włosa na długości przed wysuszającym działaniem detergentów, które znajdują się w szamponach. Dodatkowo nakładamy w trakcie tej metody dwa razy odżywkę, więc kolejnym takim zadaniem tej metody jest takie dogłębne właśnie odżywienie naszych włosów. OMO jest skrótem od trzech słów. Pierwsze O to odżywianie, potem jest M, jest to mycie i drugie O to też jest odżywianie. I tutaj właśnie jest klucz tego, w jaki sposób działa ta metoda i dlaczego chroni właśnie te włosy na długości. Otóż najpierw nakładamy kosmetyk, powiedzmy gdzieś tak od połowy głowy, od długości ucha, nakładamy właśnie odżywkę. I ta odżywka ma chronić włókno włosa przed kolejnym krokiem, a kolejnym krokiem będzie nałożenie szamponu. Tak więc następnie myjemy głowę szamponem. Staramy się to głównie robić przy głowie. Piana, która będzie gdzieś tam spływać, również bardzo delikatnie po prostu oczyści te włosy na długości. I potem drugie O, czyli kolejne odżywianie, to jest już nałożenie kolejnej, ostatniej odżywki, która ma finalnie domknąć całą pielęgnację. Teraz pytanie, dla kogo jest ta metoda? No, metoda jest dla wszystkich, dla każdego rodzaju włosa. Dla farbowanych, dla rozjaśnianych, dla prostych, dla kręconych. Po prostu każdy powinien jakby się w niej odnaleźć. Jednak w szczególności jest ona polecana włosom bardziej takim zniszczonym, gdyż chroni je przed dalszymi zniszczeniami oraz odbudowuje. Czyli powinna się właśnie najbardziej sprawdzić włosom mocno kręconym, gdyż one często naturalnie mają takie bardziej suche włosy, bardziej wysokoporowate. Osobom, które rozjaśniają, które nie wiem, często farbują, często prostują, jakoś uszkadzają sobie fizycznie czy w jakikolwiek inny sposób włosy, że są one połamane. Wszystkie takie włosy ze zniszczeniami zazwyczaj są wysokoporowate. Jednak no, ja mam na przykład średnio pory, a też bardzo lubię tę metodę. Niskoporowate włosy, takie zdrowe, ta metoda może przeciążać, ale o tym jakby wspomnę w dalszej części filmiku. Taka podstawowa, najstarsza wersja tej metody, którą znają takie najstarsze włosomaniaczki w Polsce, czyli nie wiem, sprzed 10, może nawet 15 lat, kiedy metoda OMO była na przykład opisana właśnie na blogu Anwen bądź nie wiem, u Kasi na Fali. Wtedy polecało się tę metodę używać w taki sposób, że na pierwsze O nakładało się najczęściej jakąś taką najtańszą odżywkę, coś takiego ubogiego w skład, albo coś, co Wam po prostu się nie sprawdziło, nie służy Wam i po prostu tę odżywkę nakładało się chwilkę przed myciem, nie wiem, minutę, dwie przed myciem, bo tak naprawdę ona nie miała za zadania odżywiać włosów, ona po prostu miała tworzyć taką delikatną powłoczkę, taką warstwę, która właśnie miała chronić przed tym kolejnym krokiem, jakim jest mycie szamponami. No i potem właśnie kolejnym krokiem było nałożenie szamponu, umycie skalpu, następnie spłukanie i potem na drugie O dawało się już takie treściwsze maski, takie, które się zostawiało nawet, wiecie, na pół godziny na głowie, pod czepkiem. I tak to właśnie wyglądało na początku. Do dziś wiele włosomaniaczek tak właśnie traktuje tę metodę i to jest jak najbardziej okej. Niektórym po prostu tak służy. No i też jest właśnie to takim fajnym sposobem, jak już wspomniałam, na zużycie jakiejś takiej maski czy czegoś, co Wam po prostu nie służy. Zapraszam Was teraz na taki krótki filmik, w którym właśnie pokazuję zastosowanie tej pierwotnej wersji metody. Pamiętajcie także, że dobrze przed rozpoczęciem mycia metodą OMO zrobić sobie final wash, czyli umycie włosów takim rypaczem, czyli szamponem z mocnymi detergentami, który porządnie oczyści Wam włosy ze wszystkich kosmetyków, które gdzieś tam w przeszłości używaliście. A teraz właśnie zapraszam na pokazanie tej pierwotnej wersji. To jest takie pierwotne mycie metodą OMO, czyli zaczynam od czegoś taniego do zabezpieczania włosów przed szamponowymi detergentami. Najpierw biorę ziaję arganową, rozprowadzam tutaj akurat na suchych włosach, wczesuję ją palcami, nakładam na 2 minuty dosłownie przed myciem, nie dłużej.
Następnie moczę skalp, nakładam łagodny szampon od Anwen Brzoskwinia. Tutaj pokażę Wam, jak go rozpieniam. Daję kilka pompek szamponu do spieniaczki z AliExpress, dodaję odrobiny wody, no i właśnie ubijam pianę. Taki spieniony szampon jest jeszcze łagodniejszy niż sam w sobie taki łagodny szampon solo, więc będzie jeszcze delikatniejszy nie dość, że dla skalpu, to właśnie dla potencjalnie zniszczonych włosów gdzieś tam na długości. Do tego taki szampon też jest wydajniejszy. Nakładam pianę w każdy zakątek głowy, masuję głowę około 3 minut. Po spłukaniu na odsączone włosy nakładam już właściwą maskę. Tutaj w tym przypadku wzięłam taką pechową, moją ulubioną Anwen Winogrona. Wgniatam ją we włosy. Wczesuję denmanem, żeby lepiej ją rozprowadzić. Polecam generalnie takie wczesywanie, bo dokładnie wtedy odżywka jest rozprowadzona po każdym paśmie włosa. I tę maskę trzymam jakieś 10 minut, gdyż jest ona tutaj głównym produktem odżywczym w tym myciu. Spłukuję. I następnie ja przechodzę do stylizacji, a jeśli macie włosy proste, no to po prostu idziecie je wysuszyć. W późniejszych etapach włosomaniactwa w mycie OMO zaczęto wplatać utrzymanie równowagi pech. Jeśli nie wiecie, co to jest równowaga pech, to na dole podlinkuję link do bloga, gdzie mam wpis w tym temacie, albo jeśli, nie wiem, zdążę zrobić kiedyś filmik, to także gdzieś tutaj pewnie w rogu się wyświetli link do filmiku. I w tym wplataniu równowagi pech w metodę OMO jest tak, że zazwyczaj na pierwsze O daje się coś, czego akurat brakuje naszym włosom, czego nasze włosy potrzebują. Czyli na przykład wasze włosy akurat potrzebują humektantów, no to dajecie jakąś humektantową odżywkę. Jeżeli całego pechu, no to dajecie jakąś, nie wiem, pechową odżywkę czy tam maskę. Generalnie na to pierwsze O właśnie wtedy się daje humektanty, proteiny. Ewentualnie, jeżeli wasze włosy naprawdę potrzebują dużo emolientów, no to też można dać oczywiście coś emolientowego. Po nałożeniu tej maski, którą możemy trzymać dłużej, żeby te humektanty, te proteiny i jakieś tam inne składniki po prostu fajnie oddziałały na nasze włosy, następnie myjemy głowę szamponem i na drugie O dajemy coś emolientowego albo coś z przewagą emolientów, żeby całą pielęgnację ładnie domknąć i żeby włosy się nie puszyły. Oczywiście tutaj też z tym różnie bywa, ale do tego też nawiążę w kolejnej części filmiku. I taka właśnie wersja metody OMO w dzisiejszych czasach najbardziej króluje. Po prostu na pierwsze oddajemy coś, czego potrzebujemy, na drugie oddajemy coś emolientowego, żeby zamknąć całą pielęgnację. Tak robi większość osób, tak się właśnie w większości to sprawdza. I tutaj Was znowu odsyłam do krótkiego przykładu takiego mycia do mojej łazienki. Wpadajcie! Zgodnie z ideą tej nowocześniejszej wersji metody OMO, najpierw nakładam proteinową, fioletową maskę od Cafe Mimi. Rozprowadzam ją rękoma. Następnie wczesuję denmanem, żeby właśnie wszędzie dotarła. Związuję gumką olejówką od Rozkosz. I zostawiam na jakieś 10 minut, żeby te proteiny porządnie się gdzieś tam wchłonęły w moje włosy. Mogę też tutaj dać czepek i ręcznik, żeby był lepszy efekt, ale ja raczej nie potrzebuję takiego czegoś. To już zależy od Waszych włosów, co lubicie. Następnie ściągam gumkę, moczę głowę, ale głównie skalp, żeby jednak ta odżywka wciąż gdzieś tam była na tej długości włosów. Następnie nakładam łagodny szampon Anwen, rozprowadzam i masuję około 3 minuty i znowu pianka lekko domyje Cafe Mimi, a Cafe Mimi znowu zabezpieczy włosy przed pianką i zawartymi w niej łagodnymi detergentami. Spłukuję, odsączam lekko włosy rękoma, odgniatam nadmiar wody i nakładam drugie O, w tym przypadku barwę octową dla zamknięcia właśnie całej pielęgnacji. Ona nie dość, że jest właśnie taka emolientowa, to na dodatek ma ocet, który domknie łuski, domknie wszystko, co tam właśnie nałożyłam na włosy na pierwsze O i wczesuję także denmanem i po jakiejś minucie po prostu spłukuję.
jeżeli właśnie tutaj też stylizujecie włosy, jeżeli macie fale albo loki, to fajnie spłukiwać to ostatnie o w kierunku takim, w jakim będziecie stylizować włosy, czyli albo do góry głową, albo na stojąco. Teraz przejdziemy do dalszej historii metody OMO, bo tak właśnie wszyscy chwalili tę metodę, po prostu każdy chciał nią myć, każdy chciał mieć zdrowe włosy. Jednak no, szybko się okazało, że ta metoda nie jest dobra dla każdego, że zdrowe, śliskie, lśniące, niskoporowate włosy często były po niej obciążone, lądowały ze strączkami i nie wiedziały, o co chodzi, no bo przecież myją tak, jak wszystkie włosomaniaczki polecają, a tutaj ich włosy wyglądają z mycia na mycie coraz bardziej smętnie. I takie włosomaniaczki wpadły na pomysł, żeby to mycie, te pierwsze O i drugie O, zamienić miejscami. I tak one na pierwsze O dają emolienty, czyli coś takiego ciężkiego, co może obciążyć. Potem myją szamponem i na drugie O nakładają coś bardziej takiego proteinowego albo nawet humektantowego, żeby dawało im objętość. I tutaj właśnie macie taki przykład, że nie wszystkie reguły się u wszystkich sprawdzają. Trzeba kombinować coś, co się właśnie u Was sprawdzi. Jeżeli jakaś metoda u Was no właśnie nie będzie działała, to wtedy spróbujcie czegoś innego. Wiecie, dopasujcie metodę do włosów, a nie włosy do metody. I tak jak właśnie tutaj to fajnie nastąpiło. Bo wiecie, no tak no na serio, jeżeli wiecie, co to jest pech, co to jest równowaga pech, no to wiecie, że właśnie proteiny są wielkimi sprzymierzeńcami w nadawaniu objętości, więc dlaczego by nie dawać na sam koniec czegoś proteinowego, skoro właśnie tej objętości potrzebujecie. I tutaj też taka rada przy nakładaniu odżywek dla już naprawdę takich ekstremalnych, cienkich włosów, które właśnie mają problemy z przyklapem, że odżywki też nie musicie nakładać w jakiś taki tradycyjny sposób. Możecie ją sobie rozcieńczać, do jakiegoś pudełeczka, wiecie, wlać na przykład 3/4 proporcji wody, 1/4 odżywki i wtedy taka rozcieńczona odżywka obciąża jeszcze mniej niż taka nierozcieńczona. Wiem, że niektórzy nawet robią tak, że właśnie tak rozcieńczają do atomizera i tak właśnie pryskają swoje włosy odżywką, bo wtedy jest odpowiednio rozcieńczona i ich nie obciąża dana odżywka, więc jeżeli jakaś odżywka, maska się nie sprawdza jako nakładana w takiej normalnej roli, no to być może właśnie rozcieńczona będzie spoko. To oczywiście no znowu kwestia eksperymentowania, kwestia indywidualna. A ja teraz zapraszam Was znowu do mojej łazienki, żeby Wam pokazać właśnie taką metodę na odwrót. Moczę włosy i na takie leciutko odsączone, wiecie, żeby było to wszystko bardziej rozwodnione, mniej obciążające. Daję odżywkę od Libiotyki Nordic. Ona ma fajny właśnie taki emolientowy skład, fajny dla niskoporów. Delikatnie ją wgniatam, tym razem nie wczesuję, bo nie chcę, żeby ona tak do końca wszędzie mi tam dotarła, żeby obciążała te włosy. Wiążę gumką olejówką, zostawiam na jakieś 3-4 minuty. Potem ściągam gumkę, moczę skalp, biorę Anwen brzoskwinię, myję głowę. I po spłukaniu na odsączone włosy daję proteinową herbatę od Anwen. Wgniatam ją we włosy. Czesuję. Zostawiam na jakieś 3 minutki, następnie spłukuję, no i dzięki temu po prostu powinnam mieć włosy pełne objętości. I wiecie co, no czas w tym włosomaniaczym świecie mijał i mijał i w końcu ludzie zaczęli dostosowywać metodę do włosów. I na przykład ludzie ekstremalnie niskoporowaci, właśnie te takie wiecie tafle, które się co chwilę strączkują, przetłuszczają, doszli do wniosku, że całe OMO, OMO, to dla nich za wiele, więc wymyślili sobie na przykład MO albo OM, albo w ogóle samo M. Czasami takie włosy potrzebują po prostu porządnego oczyszczenia, bez żadnych odżywek. Po prostu, żeby całą nadbudowę wcześniejszych odżywek zmyć i wtedy ich włosy wyglądają, wiecie, najlepiej. Od czasu do czasu stosują sobie po prostu metodę MO albo OM, dla odżywienia włosów jakiegoś takiego większego jak na nich, tak?
Drugą stroną, która właśnie tak zaczęła dopasowywać metodę do włosów, były osoby z drugiej strony, czyli takie mega hiper wysokopory, mega takie, wiecie, poniszczone, rozjaśnione włosy. I one z drugiej strony przejrzały na oczy, że metoda OMO to czasami dla nich za mało, więc zaczęły dokładać różne O. Na przykład OOMOO, OOOMO, OOMO. Wiecie, powstały no, po prostu milion różnych kombinacji dopasowanych do poszczególnych włosów. I gdzieś tam właśnie po środku mamy to OMO. Czyli tutaj mamy gdzieś tam stronę bardziej niskoporowatą, tutaj wysokoporowatą. No i wiecie, mamy aż tyle opcji, no po prostu cały szereg, a to i tak tylko są przykłady. Na pewno można tego wymyślić znacznie więcej. I skąd mamy wiedzieć, jak dobrać daną metodę do swoich włosów? I tutaj myślę, że będzie kluczem do tego po prostu poznanie swoich włosów, zadanie sobie po prostu takich kilka pytań. Na pewno pierwszym będzie poznanie swojej porowatości. Jeżeli nie wiecie, to zasuwajcie, nie wiem, na stronę Anwen, na stronę Heritage Cosmetics, na stronę Loczka i róbcie test na porowatość, bo to naprawdę jest taka właśnie no, podstawowa, gruntowna wiedza. Potem też zadajcie sobie pytanie, czy wasze włosy są rozjaśniane, zniszczone przez prostownicę, czy są kręcone, bo kręcone włosy zazwyczaj są bardziej suche niż włosy proste czy falowane. Jeżeli na przykład macie też włosy hennowane, ogólnie jakoś ziołowane, no to zapewne będą one bardziej w stronę tę niskoporowatą. Więc no, takie pytanie po prostu musicie sobie zadać, poobserwować wasze włosy, też nawet zobaczyć, od którego momentu są ewentualnie zniszczone i tylko na tamte włosy nakładać coś bardziej treściwszego, a wyżej, gdzieś tam lżejszego, bądź po prostu rzadziej nakładać jakieś takie treściwsze maski. No i tak, macie tutaj właśnie ten zakres i jak sobie już zadaliście te włosowe pytanie, jakie macie włosy, i jeżeli się okazało, że wasze włosy właśnie są suche, łamliwe, zniszczone, puszące się, to najprawdopodobniej będziecie stosować metodę mycia bardziej bliżej tej skali, czyli od OMO do tych takich bardziej rozbudowanych OOMOO. To będzie właśnie wasza pielęgnacja. Dodatkowo takie włosy raczej stronią od protein. Bardziej będziecie się na pewno skupiać na emolientach, to jako wtedy taka podstawa. I bardzo często takie włosy też lubią humektanty. Takie włosy lubią też długie trzymanie masek, nawet 30-40 minut. Często pod czepkiem, pod turbanem, żeby to ciepło gdzieś tam troszkę aktywowało te składniki z maski, żeby rozchyliło łuski włosa, żeby to wszystko, te dobre po prostu wartości z odżywek i masek dotarły głęboko, żeby po prostu dogłębnie wszystko tam odżywiło. Tego typu włosy często przed myciem nakładają różne pechy, nie wiem, humektanty, proteiny, coś tam, cokolwiek lubicie. A po myciu nakładają dużo emolientów, ponieważ z racji tego, że właśnie mają wyższą porowatość, mają zniszczone włosy, to wszystko musi być wygładzone i zamknięte. Myślę, że tutaj dobrze będzie używać też silikonów, żeby właśnie fajnie chroniły te włosy i fajnie domknęły całą pielęgnację. To czy wybierzecie takie ekstremalne OOO, MOO czy też OMO zależy tylko od stanu waszych włosów, od tego co potrzebują. Możecie też sobie żonglować tymi metodami. Jedno mycie zrobić sobie powiedzmy raz na tydzień takie mega porządne, a inne mycia po prostu metodą OMO. Patrzcie, obserwujcie wasze włosy. Tutaj jeszcze dodam, że takim włosom, zwłaszcza kręconym, może się sprawdzić metoda mycia zgodna z metodą Curly Girl, bo wtedy myjemy włosy odżywką i ona właśnie jest tak super łagodna, że wiecie, że nie będzie wam niszczyć tych już i tak podniszczonych, tych suchych włosów. A jeżeli nie lubicie myć odżywkami, no to spróbujcie po prostu myć łagodnymi szamponami, żeby one jak najmniej miały wpływ na właśnie długość waszych włosów, żeby ich nie wysuszały te detergenty. No, mimo że łagodne, no to jednak wyobrażam sobie, że w takich mocno super rozjaśnionych włosach i tak mogą spowodować jakieś mini szkody, jakoś gdzieś tam je wysuszyć. Ja was teraz zapraszam na pokaz właśnie takiego bogatego mycia. Tutaj macie przykład takiego bogatego włosingu dla wymagających, często wysokoporowatych włosów. Chociaż moje średniopory też je lubią, ale to tak raz na 3 tygodnie, na pewno nie na co dzień. I tak, spryskuję włosy tak troszeczkę mgiełką wodną od Atomizera z Loczka. Nakładam proteinową Magnolia Anwen, wmasowuję we włosy.
Następnie nakładam olej z pestek malin. Takie olejowanie na podkładzie proteinowym tutaj zrobiłam, gdyż moje włosy bardzo lubią proteiny, aczkolwiek klasycznie olejuję się raczej na podkładzie nawilżającym. Jednak wiecie, no obserwujcie wasze włosy, możecie nawet dać emolientowy podkład pod olej, jeżeli tylko wasze włosy tego potrzebują. Po więcej zapraszam tutaj na wyświetlony wyżej filmik o olejowaniu, jeżeli nie wiecie jak olejować. Następnie związuję włosy i trzymam wszystko przez 15 minut pod czepkiem i turbanem. Po ściągnięciu moczę włosy, emulguję olej jakąś taką tanią maską, no tutaj akurat Wiankiem. On jest dosyć humektantowy, więc gra się z tymi proteinami od Magnolii. Ma też ten Wianek takie łagodne detergenty, więc pomoże olejowi się zmyć z moich włosów. Choć tak naprawdę nie zawsze jest to konieczne, bo na przykład proteinowa odżywka Anwen, ta Magnolia, która była na podkład, też ma delikatne detergenty i mogła być tutaj wystarczająca, jeżeli chodzi o zemulgowanie tego oleju. Moczę skalp, myję włosy szamponem Fluffy od Heritage Cosmetics, masuję głowę około 4 minuty. Spłukuję i zamykam pielęgnację emolientem od Anwen, tutaj emolientową akacją. Wczesuję denmanem, zostawiam na 10 minut, następnie spłukuję. Jeżeli jednak stwierdziliście, że wasze włosy są bardziej w stronę takich niskoporów, są błyszczące, nie macie z nimi jakichś większych problemów, oprócz tego, że się przetłuszczają, być może strączkują, brakiem objętości, no to już bardziej powinniście patrzeć w stronę tutaj tę pielęgnacji i powinno to się ograniczać od M do OMO. Po drodze gdzieś tam MO, OM, to w zależności właśnie już jak bardzo niskoporowate, jak bardzo skłonne do obciążenia są wasze włosy. Jeśli chodzi o czas trzymania odżywek, no to raczej będzie on znacznie krótszy niż w przypadku włosów wysokoporowatych i no z niskoporami to też różnie bywa, ale myślę, że czasami nawet wystarczy trzymanie danej odżywki minutę, dwie i spokojnie już wtedy można ją spłukiwać w takich właśnie super niskoporach. Jeśli chodzi o typy odżywek, jeżeli chodzi właśnie o pech, no to powinniście głównie się skupić na proteinach i humektantach, żeby wasze włosy były pełne objętości. Od czasu do czasu możecie spojrzeć także na mycie M, czyli po prostu takie oczyszczenie ze wszystkiego, jeżeli już poczujecie po prostu, że wasze włosy są no, mocno obciążone. A jeśli chodzi tutaj o dobór szamponu, to oczywiście, no wiadomo, szampon dopasowujemy oczywiście do skóry głowy, nie do włosów. Jednak wiemy, że takie włosy często się przetłuszczają, więc możecie tutaj mieć szampony łagodne bądź takiej średniej mocy, bo one nie dość, że oczyszczą wam głowę z tego przetłuszczenia, to dodatkowo oczyszczą też włosy z jakichś tam czegoś, co może was obciążać. Wiem, że niektóre mocne niskopory lubią także po prostu myć na co dzień włosy rypaczem i to im naprawdę wtedy się sprawdza, bo odbija im włosy od nasady. Jeszcze fajnie, jak taki szampon w ogóle ma proteiny w środku, bo wtedy już w ogóle jest szał na objętość. Ale tak jak mówię, dobierajcie to do potrzeb swojej skóry głowy. W tym przypadku możecie, wiecie, też eksperymentować z olejowaniem, ale wszelakie oleje trzymałabym bardzo krótko, albo na przykład po prostu dorzucała troszkę jakiegoś oleju czy masła do jakiejś lekkiej odżywki, mieszałabym i w takiej postaci nakładałabym właśnie takie emolienty typu oleje na głowy, aczkolwiek no naprawdę znam kilka niskoporów, które wystrzegają się olejowania jak ognia. Jeżeli już olejują, to naprawdę na 2 minutki i zaraz potem idą myć włosy, więc no tutaj obserwujcie. No i to chyba tyle, jeżeli chodzi o te niskopory. Teraz zapraszam was na pokaz takiego przykładowego niskoporowatego mycia. Moczę włosy i nakładam na skalp Anwen Brzoskwinie bez rozcieńczenia. Niektórym włosom, niektórym skalpom tak naprawdę nie służy rozcieńczanie szamponów. Wiecie, to jest ogólnie polecane, sama to polecam, ale nie każdemu to służy. Następnie masuję to wszystko 3 minuty. Jeżeli czuję, że coś za mało się pieni, że czuję, że coś jest, nie wiem, niedomyte, to polewam lekko skalp spod prysznica troszkę wodą. Dokładam potrzebną ilość szamponu.
Wgniatam go delikatnie we włosy, naprawdę wszystko porządnie mastuję. Chcę, żeby i włosy, i skalp były czyste, bo jak wiecie, ta metoda jest skłonna dla właśnie ludzi, którzy mają obciążenie na głowie, na włosach. Następnie po spłukaniu, po lekkim odgnieceniu tych włosów, nakładam odżywkę proteinową humektantową od firmy Yoop, mleko owsiane, mój ostatni hicior. Wczesuję ją, wgniatam. I po jakichś 2 minutach spłukuję. I tutaj najlepiej jeszcze jak nałożycie taką odżywkę od ucha w dół, żeby Was nie obciążała przy skalpie. Teraz przejdę do pielęgnacji, jeżeli chodzi o średnio pory. One tutaj chyba mają największe pole do popisu, jeżeli chodzi o pielęgnację. No takimi średnio porami jestem ja. I im tutaj służy właśnie OMO, jednak są średnio pory, których bardziej włosy się skłaniają w stronę niskoporowatą bądź w stronę wysokoporowatą, więc wtedy wiecie, bardziej od OMO w tę stronę wasza pielęgnacja się przesunie, a jak macie bardziej ten nisko, no to od OMO gdzieś tam troszkę do tej niskoporowatej. Ja mam chyba, nie wiem, czy mi się tak wydaje, czy nie, ale chyba po prostu idealnie niskoporowate włosy, bo najczęściej korzystam z metody OMO. Jednak, jak tutaj widzieliście, robiłam też porządny włosing OOO, MOO. Robiłam też króciutki włosing MO. I tak naprawdę oba mi się sprawdziły. Po obu miałam piękne włosy. Po prostu mogę sobie pozwalać na wiele. No tylko tu jest taki myk, że na przykład jak za często będę sobie myła włosy MO czy OM, no to one w końcu jednak zaczną się przesuszać. A taki myk jest po tej stronie, że jak będę robiła te bogate włosingi, to w końcu moje włosy będą przetłuszczone, będą się strączkowały. Więc ja sobie żongluję tym, raz myję tak, raz tak, w zależności od tego, ile mam czasu, czego moje włosy akurat potrzebują. I powiem Wam, że posiadanie średnioporów jest super, bo tak naprawdę nawet jak gdzieś jadę na jakąś wycieczkę i nie mam czasu na mycie, nie chce mi się robić jakichś włosingów, stylizacji, po prostu mam to kompletnie gdzieś, przez tydzień czy przez dwa, a myję włosy 2 razy w tygodniu, moje włosy spokojnie zniosą mycie samym szamponem. Mogę przez 2 tygodnie spokojnie robić samo M. Oczywiście, potem muszę zrobić jakiś bogatszy włosing, ale to jest fajne, że no nie muszę się przejmować tym, że jak nie mam czasu i umyję włosy samym szamponem, to coś im się stanie, nie wiem, nagle się przesuszą czy coś takiego. No serio, ja praktycznie po każdym myciu mam good hair day, no chyba, że jakaś maska czy coś mi po prostu nie przypadnie, wiecie. Ale moje włosy ostatnio nie są jakieś wybredne. Jak miałam wysoko pory, no to rzeczywiście to był problem, a teraz wiele odżywek mi służy. Aczkolwiek zdarzają się takie, które no, zachwycą mnie specjalnie, tak, że po prostu są hitami. Jeżeli teraz chodzi też o kolejność nakładania, czy najpierw nakładać na pierwsze o pech i zamykać drugim o emolientem, czy na odwrót, to też jest mi obojętne. W obu przypadkach mam good hair day, serio. Ale no, musicie to po prostu testować na swoich włosach, czy też tak macie. I no, fajna jest właśnie ta różnorodność. Nie mogę się zamykać w jakimś jednym typie mycia i w jednym typie kosmetyków, no bo inaczej mam wtedy bad hair day. Muszę sobie raz to i wtedy moje włosy są szczęśliwe. Jeżeli tutaj chodzi o czas trzymania, no to też on jest różny. No niskopory niestety są tak szeroką gamą włosów. Tak jak wspomniałam, niektóre są bliżej wysokoporów, niektóre niskoporów, niektóre są po prostu średnioporami czystymi. Więc musicie niestety eksperymentować. Niektórym będzie krótszy, niektórym dłuższy czas, niektórym raz tak, jedno mycie takie, jedno takie, jak właśnie w moim przypadku. Jeśli chodzi o samo nakładanie też masek, to możecie spokojnie je mieszać razem. Oczywiście, jeżeli się nie ważą i tak dalej. Mnie się to nie zdarzyło, ale może komuś się zdarzyć. Ja na przykład bardzo lubię mieszać różne maski proteinowe. Gdzieś na Instagramie zresztą mam takie stare, zapisane story. Ono się chyba nazywa combo albo proteinowe combo, coś takiego. I ja tam chyba dałam 3 maski różne proteinowe, chyba dałam jeszcze kilka kropel keratyny, zmieszałam to wszystko na ręce i nałożyłam na włosy, no i miałam mega good hair day, tak? No bo ja bardzo kocham proteiny. Tak więc, no wiecie, możecie kombinować z tymi maskami, mieszać je między sobą, możecie też nakładać jedna po drugiej, to już jest, wiecie, no zależy od Was, od Waszych włosów, preferencji i w ogóle. W tym filmiku chciałabym też zwrócić Wam uwagę na to, że porowatość się zmienia. Na przykład mogliście zacząć Waszą przygodę z włosami od wysokoporowatych i używać metody OOMOO.
ale dzięki pielęgnacji wasze włosy zostały zdrowe i nagle wasza porowatość się zmniejsza. Ale wiecie, wy wciąż używacie tej bogatej pielęgnacji i nagle zaczynają wam się strączkować włosy, są obciążone. No, nie martwcie się tym, tylko po prostu zwróćcie na to uwagę. Jeżeli taki przeskok nagle zaobserwujecie, to po prostu zacznijcie stosować mniej odżywcze mycia i być może pokombinujcie też z równowagą pH. Może kiedyś woleliście właśnie humektanty, teraz was przehumektantowują i być może będziecie teraz bardziej woleli proteiny. Więc na to, no to jest ważne, bo w pewnym czasie niektóre osoby właśnie mówią, że Jezus, myję włosy tak jak zawsze, a teraz mam pasmo Bad Hair Day, a to się po prostu okazuje, że włosy zmieniły porowatość. Zmiana takiej porowatości właśnie na niższą też może następować gwałtownie po użyciu henny bądź ogólnie jakichś ziół, bo one wtedy właśnie zalepiają tę wysoką porowatość, tak w cudzysłowie, przez co nagle włosy są fajną, błyszczącą taflą i właśnie potrzebują już mniejszej troski niż było to przed hennowaniem czy tam innym ziołowaniem. No i też oczywiście to działa w drugą stronę. Jak nagle zaczniecie rozjaśniać włosy, prostować, czy nie wiem, wróciliście z wakacji, gdzie wasze włosy były cały czas wystawione na jakieś promieniowanie UV, promieniowanie słoneczne, no to być może z takiej minimalistycznej pielęgnacji nagle będziecie musieli wskoczyć na taką bardziej bogatszą. Po prostu miejcie to na uwadze. Ciekawą odmianą OMO jest mycie MOO. I takie mycie niektórzy stosują po prostu na co dzień, a niektórzy stosują wtedy, kiedy potrzebują bardzo oczyścić swoje włosy albo pragną nałożyć akurat proteiny, bo niektórych włosy nie lubią protein na co dzień. Po takim porządnym oczyszczeniu włosów, właśnie które się zaczyna od samego M, czyli szamponu, te włosy są czyste i lepiej absorbują proteiny. Właśnie takie mycie też może być do oczyszczenia włosów, czyli nie wiem, na przykład mieliście ślub, nawaliliście sobie pełno lakieru, pełno silikonów. Wtedy oczyszczacie sobie włosy z tego wszystkiego szamponem i zaczynacie po umyciu takim właśnie sobie odżywkować. Też się sprawdza niektórym takim średnioporom w stronę niskoporów, w takim sensie, że to pierwsze M oczyszcza wtedy włosy z tych nadbudowań, żeby te włosy się nie strączkowały i dopiero na takie oczyszczone włosy nakłada nowe produkty i wtedy jest ok. Taka metoda, myślę, no jest też taka po prostu wygodna, no bo od razu się myje włosy, potem one są mokre, no i nakłada się te odżywki. Jak się nakłada tutaj te odżywki? Zazwyczaj wtedy na to pierwsze O, zaraz po szamponie, coś z pH, czyli proteiny, humektanty, emolienty albo cały pH, a potem na drugie O daje się coś emolientowego, żeby zamknąć tą pielęgnację. Ale tutaj znowu jest też, można taki trik wykorzystać, że na przykład jeżeli wasze włosy, no widzicie, że potrzebują protein, ale one nie lubią mieć dawanych protein tak bezpośrednio na włosy, bo znowu wtedy macie przeproteinowane włosy, to najpierw wtedy możecie nałożyć maskę emolientową, spłukać ją i potem dopiero proteinową. Ta maska emolientowa, która była na początku, powije takim delikatnym filmem te włosy i wtedy te proteiny aż tak nie dotrą do tego włosa, więc będzie mniejsze prawdopodobieństwo przeproteinowania bądź też może przehumektantowania. To już wiecie, zależy czego tam akurat potrzebujecie. Ale właśnie to też jest taki fajny trik, żeby oszukać te włosy na te proteiny trochę. I to też jest fajne mycie, jeżeli przychodzi dla was czas na użycie mocnego szamponu albo rypacza, no bo wtedy po prostu na włosy nic nie nakładamy wcześniej, bo chcemy, żeby ten rypacz dotarł w każdy zakamarek, żeby porządnie oczyścił włosy. No i wtedy właśnie zaczynamy dalej pielęgnację odżywkami. I teraz zapraszam was na takie przykładowe mycie. Mycie zaczynam z moczeniem włosów. Następnie będę je myła takim mocnym rypaczem. Tutaj będzie to kawowy szampon od Anwen. Jest to też peeling, więc gdzieś tam usunie martwy naskórek. Wlewam go do opakowania takiego spieniającego od Anwen Brzoskwini. Wlewam troszkę szamponu, troszkę wody i spieniaczka robi już za mnie całą robotę, ponieważ jak ją wciskam, to widzicie, produkuje mi pianę. Nią będę myła włosy i głowę. Można też tak spienić szampon, po prostu wlewając go do zwykłej jakiejś starej butelki po jakimś szamponie czy odżywce, dolać trochę wody, zeszejkować i wtedy też będziecie mieli fajną pianę. Po spłukaniu tego szamponu nakładam Anwen Bez, nawilżającą taką odżywkę. Wgniatam we włosy. Wiążę olejówką, zostawiam na jakieś 5 minut, spłukuję.
I do zamknięcia pielęgnacji daję babuszkę Agafię drożdżową, wczesuję ją palcami, zostawiam na jakieś 5 minut i spłukuję. I tak wygląda właśnie takie mycie MOO. Ja Wam tutaj tak właśnie podaję metodę OMO, jej różne jakieś inne odcienie. Jednak tak naprawdę jako O może też służyć olej, bo olej też odżywia włosy. Jako O służy też odżywka bez spłukiwania, więc wiecie, tak naprawdę jak myjecie włosy metodą OMO, czyli odżywka, szampon, odżywka, spłukanie i potem nakładacie odżywkę bez spłukiwania, no to teoretycznie to jest właśnie O, M, O, O. Więc no, ciężko tutaj powiedzieć, co się wlicza, a co nie, jednak ja wliczam powiedzmy gdzieś tam wszystko. Jeszcze przy końcu tutaj rozjaśnię kilka kwestii, na przykład taką, czy można używać silikony. Silikony są jak najbardziej wskazane, w takim sensie, że fajnie ochraniają włosy. Najczęściej polecałabym je do użycia na drugie O, czy tam jakieś po prostu dalsze O, bo to jest emolient, tak? Silikony są emolientami, więc fajnie wygładzą włosy. Jednak w sumie na pierwsze O też można dawać. Jeżeli macie mocno zniszczone włosy, to wtedy takie pierwsze O, te silikony, spowiją Wam włos i jeszcze bardziej będą chronić przed tym działaniem tych detergentów szamponowych. Więc tak naprawdę to zależy od Was. Jednak jeżeli chodzi właśnie o te odżywki, to jedyne co, to zwróciłabym uwagę, żeby w pierwszym O były na przykład delikatne detergenty typu behentrimonium chloride, czy coś takiego, żeby po prostu też delikatnie myły te włosy, no bo to jest taki bardzo, bardzo delikatny detergent i nie zrobi krzywdy włosom, ale może pomóc usunąć jakieś tam brudy z nich. Ale to też nie jest tak, że musi być to behentrimonium chloride, jednak ja uważam, że to jest po prostu dobry wybór. Teraz kolejna rzecz, czy można być CG, czyli myć włosy metodą Curly Girl, a jednocześnie myć metodą OMO. Jak najbardziej można. Wiecie, metoda OMO to jest głównie metoda mycia, a metoda Curly Girl to jest metoda pielęgnacji włosów kręconych i jakby to się ze sobą nie gryzie. Można myć włosy metodą OMO, ale przestrzegać zasady metody Curly Girl. Można jako M, gdzie tutaj zawsze mówiłam, że M gdzieś tam jest szamponem, ale z powodzeniem może to być kołosz. Moje mycia tak najczęściej wyglądają, że ja daję pierwsze O, jakąś odżywkę, na przykład, nie wiem, proteinową, proteinowa magnolia. Drugie O to jest odżywka myjąca, czyli kołosz. Ja najbardziej lubię kantu kołosza. I drugie O to jest na przykład, nie wiem, emolientowy irys. I teoretycznie, jak to teraz uznać, nie? No bo tutaj to jest odżywka myjąca, ale jednak jest odżywka, czyli to jest mycie 3 razy O, czyli O, 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 czy może rzeczywiście OMO, tylko jako M właśnie tutaj używamy odżywki. Różnie można to interpretować, ale tak generalnie nie ma, wiecie, w ogóle przeszkody, żeby jakby być i OMO, i CG, bo to się nie wyklucza. Tym bardziej, że jeżeli mówimy też o metodzie Curly Girl, no to Lorraine Massey, czyli założycielka metody tej Curly Girl, ona to wymyśliła, uznaje w tej metodzie używanie delikatnych szamponów. Ja w tym zestawieniu, oprócz ten Anwen kawy, wszystkie szampony były teoretycznie zgodnie z metodą Curly Girl. Tylko w Polsce się tak przyjęło, że jeżeli ktoś już mówi, że jest CG, to znaczy, że myje włosy za pomocą po prostu odżywki, ale oficjalnie łagodne szampony też są CG. Teraz powstaje taka rozkmina, w którym momencie czesać włosy. Nie ma na to jednej odpowiedzi. Niektórzy czeszą włosy przed myciem na sucho, niektórzy po wysuszeniu, czyli myją włosy OMO i dopiero po wysuszeniu czeszą włosy. Falowano włosi, kręcono włosi raczej mają polecenie, żeby czesać włosy podczas mycia. I wtedy myślę, że najlepiej robić to na drugie O. Wtedy na odżywce ładnie sobie, wiecie, palcami, grzebieniem z szeroko rozstawionymi ząbkami, czy ja na przykład robię to Denmanem, rozczesać włosy, a przy okazji wczesać tę drugą odżywkę. I to jest też naprawdę spoko opcja. Ja głównie rozczesuję włosy jakby w dwóch miejscach, przy pierwszej odżywce i przy drugiej odżywce. Czasami jak olejuję włosy, to zdarza mi się rozczesywać włosy przed myciem, czyli na sucho. Najpierw rozczesuję włosy, a potem jej olejuję. I jakby już mam rozczesane wtedy, tak? Więc nie ma żadnego przykazania, kiedy te włosy rozczesywać. Róbcie tak, żeby było Wam wygodnie po prostu. Kolejną kwestią, która często budzi jakieś takie wątpliwości,
jest pytanie, czy nakładać odżywkę na pierwsze O, na wilgotne włosy, na suche włosy, czy po prostu na jakie te włosy nakładać. I oczywiście nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Jak mogliście zobaczyć w tym filmiku, na pierwsze O odżywkę nakładałam i na suche włosy, i na wilgotne włosy, i na ociekające wodą włosy. Tak więc, no, jak zawsze, no nie ma odpowiedzi, musicie eksperymentować i zobaczyć, co Wam pasuje. Z takich podpowiedzi mogę powiedzieć, że najczęściej sprawdza się nakładanie odżywki po prostu na wilgotne włosy. Czy to po prostu dosyć obficie spryskane włosy atomizerem z wodą, albo po prostu zmoczone pod prysznicem, lekko osączone czy to dłońmi, czy to nawet jakimś takim delikatnym ręcznikiem i dopiero właśnie wtedy na takie wilgotne włosy nałożona odżywka jakby u większości działa najlepiej. Dobrze się też wtedy ją wczesuje, bo te włosy są wilgotne, mają odżywkę i jest poślizg, więc jeżeli lubicie wczesywać odżywkę bądź po prostu rozczesywać na to pierwsze o wasze włosy, to jest to właśnie dobry motyw, żeby te włosy były wilgotne. Niemniej jednak osoby, które mają właśnie cienkie włosy, rzadkie, skłonne do strączkowania, niskoporę, mogą lubić nakładanie odżywki na ociekające wodą włosy, czyli takie kompletnie zmoczone, które wiecie, jeszcze woda z nich cieknie, dlatego że wtedy nakładana odżywka jest troszkę rozcieńczona, plus do tego no, spada z tą ociekającą wodą, więc nie będzie aż tak mocno obciążająca. Jeżeli chodzi o nakładanie odżywki na sucho, no też się u niektórych sprawdza. Ja najczęściej robię to wtedy, kiedy po prostu nie mam czasu na jakiś dłuższy włosing i po prostu na szybko nakładam jakąś odżywkę na suche włosy, wczesuję ją, no już wtedy ten grzebień czy ta szczotka nie sunie tak łatwo jak na wilgotnych włosach, ale nadal to jest ok. I co do właśnie nakładania na sucho, to jeszcze chcę powiedzieć, że jest też taka teoria, że niektórzy nakładają to pierwsze, o tę pierwszą odżywkę tylko na sucho, bo według nich, jeżeli najpierw zmoczymy włosy wodą, to ta woda wejdzie w te wszystkie jakieś tam, wiecie, mikrouszkodzenia włosa, nie wiem, między łuski i w ogóle. I przez to, że ta woda zajmie miejsce w tych mikrouszkodzeniach, potem jak nałożymy odżywkę, to ta odżywka nie dotrze do tych miejsc, które właśnie ma odżywić, tak? Bo one będą wypełnione wodą, więc jakby woda w tej teorii robi za konkurencję do odżywki. I dlatego też oni nakładają na sucho, żeby ta odżywka była pierwszym, czym się znajdzie na włosach i żeby to ona uzupełniła te wszystkie mikrouszkodzenia. Ja się nie zgadzam raczej z tą teorią, dlatego że większość odżywek ma gdzieś tam bazę wodną, a nawet jak nie ma wodnej bazy, to i tak często ma jakieś emulgatory czy coś. No i to się wszystko gdzieś tam rozpuszcza i miesza z wodą. Więc nawet jeżeli mamy mokre włosy, to ta odżywka po prostu, wiecie, jakaś dyfuzja i tak dalej, to się wszystko wymiesza i ta odżywka dotrze do każdego gdzieś tam zakamarka włosów. Przynajmniej tak mi się wydaje. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Teraz przejdźmy do kolejnej kwestii. I teraz kwestia olejowania. Olejowanie robimy zazwyczaj przed szamponem. Czyli jakby olejowanie można połączyć z pierwszym O. Na przykład tak, dajemy odżywkę humektantową, czyli pierwsze O, jako podkład i na to dajemy olej, czyli jakby kolejne O, drugie O. Trzymamy to sobie na włosach, następnie potem przechodzimy do M, czyli do mycia i robimy dalsze O, takie jakie nam pasuje. Niektórzy robią też tak, że wolą, żeby ten olej głęboko spenetrował im włosy. I wtedy nakładają sobie pierwsze O jakąś tam odżywkę, myją włosy i następnie spłukują i na takie czyste włosy dopiero nakładają olej. One po spłukaniu są jeszcze wilgotne, więc można tak naprawdę, jak ktoś lubi, nałożyć olej tak solo na takie wilgotne włosy. Można potem nałożyć olej też na odżywkę, można to spłukać i potem nałożyć jeszcze kolejną odżywkę. Więc jeżeli chodzi o to olejowanie, to też kwestia preferencji. Jednak większość osób robi to przed nałożeniem szamponu. Jednak po szamponie też można. To już zależy od Was. I teraz już ostatnia kwestia, czyli właśnie jaki szampon wybrać. No to już Wam wspominałam wcześniej, ale jeszcze raz powtórzę, że szampon dobieramy do naszej skóry głowy, do tego, co ona lubi, nie do włosów. Jednak niektóre głowy są tak plastyczne, że można je myć czymkolwiek i one i tak będą zadowolone. Więc na przykład, jeżeli akurat macie niskoporowate włosy, które chcą objętości, to
to zachęcam wtedy do mycia rypaczami bądź takimi średniomocnymi szamponami. Wtedy też możecie dodać te szampony, które mają dodatek protein, humektantów, one wtedy ładnie Wam podbiją skręt. I druga właśnie strona, no jeżeli macie naprawdę bardzo zniszczone i suche włosy i Wasza głowa pozwala Wam na wszystko, no to ja bym wtedy myła głowę odżywkami, bo to jest najbardziej wtedy też łagodne na Wasze włosy. Dobra, z mojej strony to wszystko, się rozgadałam, ale po prostu chciałam, wiecie, zawrzeć tutaj wszystko o metodzie OMO. Mam nadzieję, że mi się udało. Jak macie jeszcze jakieś pytania, albo z czymś się nie zgadzacie, czy cokolwiek innego, to dajcie znać w komentarzu. Dajcie też może znać, jaką macie porowatość włosów, w ogóle jakie macie włosy i jaką metodą najczęściej je myjecie, jaka metoda najbardziej Wam służy. Może jakie kosmetyki, być może ktoś inny się tym zainspiruje, bo może właśnie ma problem z doborem metody i z doborem kosmetyku. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam na kolejne odcinki. Pa, pa!